Oto pizza z Lidla za 3 zł. Ma nawet duże bogactwo składników. Są pieczarki, jest szynka, jest cebulka, jest sosik. Ostatnim razem jak ją kupiłem, to sobie grzałem w tosterze. Trochę brudny się zrobił, bo wczoraj tosty robiłem. No i tosterze nie była nawet zła. Teraz próbuję w piekarniku, takim dużym. Trochę to jest strata energii, ale po prostu chcę zobaczyć, jak smakuje. A tutaj jest szotuś. Szotuś. Nie chcę się oderwać od jedzenia. Zacząłem o 17:20. Jest 17:34. Osiągnął już 180 stopni. Jakaś para z niego wyszła z placków albo z czegoś innego. Wrzucam na ruszt. I teraz piszę, że 10-12 minut. W międzyczasie, jak czekałem, to umyłem toster. Nie wyszło mi może to idealnie, ale jest lepiej jak było. Ogólnie ten toster to jest bardzo porządny. Już go mamy wiele lat. I on miał w zestawie trzy wymienne końcówki. Nie pamiętam, gdzie go kupiliśmy, ale chyba może też w Lidlu. Miał trzy wymienne takie płytki. I to jest bardzo łatwe do czyszczenia. Więc jest warte polecenia. Nie wiem, jaka to jest firma, bo się już zmyło. Jedyna jego wada to programator. To jakoś nie działa tak, jak powinno. Ogólnie no, te tosty robi takie zimniejsze, mniej przypieczone, ale właśnie te wymienne płytki są bardzo dobre. I tutaj ten mechanizm też jest bardzo dobry, że możesz sobie ścisnąć tego tosta i dobrze zamknąć, że się to nie zepsuło. Po dokładnie 12 minutach mamy według przepisu gotowe. Nie wiem, jak tu się światełko świeci. Prezentuje się w ten sposób. Pachnie ładnie. Ciasto jest trochę chrupiące. Ser. Gdzie tu jest ser w ogóle? No, ser się roztopił. Jest tu trochę ten. Wrzucę ją jeszcze na sekundkę. Przygotuję sobie talerz. Czyli po 12 minutach i 20. Pogubiłem się w statystykach. Zacząłem o 20, skończyłem o 44. Czyli po 24 minutach mamy pizzę. Po 12 mamy coś takiego. Za chwilę przekrojemy na dwie części. Ciasto jest chrupiące. Ten sos jest bardzo dobry. Szyneczka też, czyli pizza bardzo dobra. Nie wiem, jak to cenowo wychodzi. 3 zł plus 24 minuty w piekarni. Pod koniec jeszcze takie szybkie podsumowanie. Pizza zjadliwa, dobra. Ciasto niestety jest trochę twarde po upieczeniu, ale moim zdaniem jest warto tej swojej ceny. Nie wiem, ile za prąd się płaci w piekarniku, ale powiedzmy, że 3 zł pizza plus 2 zł prąd w piekarniku to będzie 5 zł. A normalnie w telepizzy czy Pizza Hut za 19 zł masz mniej więcej to samo.